You have people listening from every corner of this planet. No knowledge has been dispersed so beautifully, so balanced across the planet, on this planet ever, maybe in the universe. You have the full potential of achieving everything in the universe. There is no need and there is no reason for man not to achieve. So, wherever you are, the way I taught you to make the coils double coil inside, you have continuous equal gravitational magnetic field, and if you put CO2 on it, and you put zinc on it, you have connected the emotion of the man to it on a stable condition, and you'll find out you become a very peaceful man. Here, instead of having galaxies and universes and creating connection magnetically, we have used the matter state gravitational magnetic field strength to dominate and dictate the shape of the plasma. The nanotechnology, the nanomaterial which you have collectively developed in different ways by caustic, by electric currents, by whatever, fire or whatever, has that advantage that the matter, the nano and the plasma is all the same. So connection is very solid. Is very strong. The power of the plasma technology, the way we have thought, is beyond imagination of the mind. Now you can create and control the plasma, which is the mother of the creation of the universe. You are given the seed of the essence of the creation. The foundation does not belong to no one and is not made of one anymore. You are developing it. You are structuring it. And from today, we will be still the same. We'll still develop the technology in different names, in different colors, in different nationalities, which they do not exist. It is beautiful when we see the Christian, the Muslims, the Jews, and every other belief are working together to build up systems. We have already become one faith. We already have become one nation, and we already become one planet. You got to remember one dates is irrelevant. Today is the last day of the Christian calendar, or tomorrow is the beginning of another. One day is connected to another. We don't stop. We are working round the clock. The Keshe Foundation team is working irrespective of time, position, religion, country. And now we achieve what we set out for. The Keshe Foundation is extending an invitation to medical doctors of any practice and specialty to apply to the Foundation's private weekly medical teaching workshop. This includes medical doctors, dentists, and veterinarians. Scientists of the Keshe Foundation developed different types of plasma therapies and cures that utilize advanced non-invasive plasma technology. The weekly private medical teaching workshop educates doctors to the plasma science behind the therapies, along with the functionality and operation of revolutionary plasma medical devices. The goal of the private teachings is to add plasma health knowledge to the profound knowledge of medical doctors.
The weekly class is broadcast live over the internet through a secure private channel every Wednesday from 2 to 5 p.m. Central European Time. Presently, the class is only offered in English. However, you are free to bring a translator to the class. If you can't participate in the live broadcast, you can watch them later at your convenience through a private internet portal. Every patient's case that is discussed in the workshop will be kept anonymous and private. This includes cataloged findings and data gained from the analysis of the patient's health issues. Any medical doctor in the world who wants to participate can do so by sending an email to doctors@spaceshipinstitute.org. In your email, please state your willingness to participate in the medical teaching workshop. If you're planning on bringing a translator to the workshop, please state this in your email as well. After we receive your email, we will contact you with the instructions on how to apply to the workshop. As a part of the application process, applicants who apply, including any translators brought into the workshop, will be required to sign the Keshe Foundation's World Peace Treaty, which can be found at the following web address. All applicants will be required to provide proof of their education and ability to practice medicine, and will also be required to pass an extensive security background check before they are granted access to the teaching workshop. Healthful plasma technology is here, now, the use of which is increasing exponentially on a day-to-day basis on every continent. We encourage you to come and learn about this revolutionary technology. Apply today. The Keshe Foundation is extending an invitation to experienced farmers, agricultural specialists, and researchers to apply to the Foundation's private weekly agriculture teaching workshops. If you fall into one of these categories and are interested in plasma technology integration into agriculture, you're invited to apply. Scientists and agricultural practitioners at the Keshe Foundation continually develop and apply new methods of food and fiber production, soil fertility management, plant and livestock health management, and increased farm productivity using the most advanced plasma technology that is taught at the Keshe Foundation Spaceship Institute. In the teaching workshop, you'll learn the science of plasma technology and its applications in the field of agriculture for enhanced and equitable global food production while minimizing costs and external inputs. Practicing farmers and Keshe Foundation scientists will demonstrate their application of plasma technology in agriculture and the ensuing results of such applications, thus deepening and enriching learning for all participants in the private teachings. Participants are encouraged to demonstrate their farming practices in the teaching workshop. The private teachings are broadcast in English live over the internet through a secure private channel every Wednesday at 10 a.m. to 1 p.m. Central European Time. If necessary, you may bring a translator to the workshop. All applications are required to provide proof of their education and professional qualifications, must pass a security background check, and are required to sign the Keshe Foundation's World Peace Treaty, which can be found at the following web address. Translators that attend must also pass a security check and sign the World Peace Treaty. For details on how to join the private teachings in agriculture, send an email to agriculture@kfssi.org stating that you'd like to participate. Include in the email your education and agricultural experience and reasons for your interest in plasma technology. Applicants will be contacted with further instructions and details on the application process. Witamy wszystkich na 62. publicznych warsztatach poszukiwaczy wiedzy w języku polskim. Dzisiaj mamy 9 lutego 2017 roku. Gospodarzami spotkania będzie Paweł, Piotr i Marcin. Naszym głównym nauczycielem jest dzisiaj dr Keshe. Natomiast w dzisiejszym spotkaniu omówimy sobie wstępnie 158. warsztat poszukiwaczy wiedzy.
Następnie Witek przejmie scenę i omówi zeszłoroczny warsztat dotyczący penów i ich użycia przy cukrzycy i uzależnieniu od narkotyków. Następnie obejrzymy sobie 153 warsztat poszukiwaczy wiedzy, fragment od 2 godziny 10 do 2 godziny 43, czyli do końca, i na samym końcu odbędzie się panel pytań i odpowiedzi i ewentualnych prezentacji. Także bez zwłoki przejdźmy może teraz do omówienia warsztatu. Pawle, jeżeli mogę, oddałbym ci głos w tym momencie. No, dzięki bardzo, Marcinie. Witam wszystkich. Dzisiaj kolejna dawka wiedzy, która została przekazana nam poprzez pytania różnych osób tak naprawdę. Na początku dr Kesze powtórzył jak gdyby wszystkie elementy, które były zawarte w 155, które niebawem będziemy mieli możliwość zaprezentowania wszystkim w pełnym polskim tłumaczeniu z polskimi napisami, abyśmy byli wszyscy świadomi tego, do czego dr Kesze tak naprawdę dzisiaj nawiązywał, a nawiązywał po raz kolejny do pana DL, który jest jedną z najbardziej liczących się postaci, oczywiście liczących się tutaj w wielkim cudzysłowiu w świecie, o którym niekoniecznie chcemy wiedzieć, ale musimy być świadomi, że on istnieje, który opiera się na tych rzeczach, które są najgorsze w naszej obecnej egzystencji, że tak to ujmę, czyli począwszy od pedofilii, a skończywszy na praktycznie masowej rzezi naukowców i zagrabiania ich jak gdyby wiedzy i tego, co przynoszą dla ludzkości pod parasolem jednej organizacji, którą można sobie śmiało zobaczyć na stronce hollywood.org, gdzie jest to strona należąca do wyżej wspomnianego pana. Notabene od momentu, kiedy w zeszłym tygodniu, no przepraszam, nie w zeszłym tygodniu, tylko 2-3 tygodnie temu dr Kesze ogłosił prawdy odnośnie pana Dirka, ponieważ D to jest skrót od imienia, czyli to jest pan Dirk, który tworzył różnego rodzaju websajty na przestrzeni, no powiedzmy, światowej sieci internetowej, łącznie z Facebookami, różnymi portalami i tak dalej, ośmiewając, wykpiewając technologię doktora Kesze, przy okazji próbując usunąć członków zarówno fundacji, jak i samego twórcę fundacji, czyli doktora Kesze, z czterokrotnym elementem jak gdyby wyeliminowania, który oczywiście się żaden z nich nie powiódł. Natomiast widzimy bardzo duże połączenia już pomiędzy różnymi zabójstwami. Między innymi jest w to wliczone to, co przydarzyło się Naomi i kamerzyście. Leciał mi teraz z głowy, przepraszam bardzo, ale w gruncie rzeczy te rzeczy wydarzyły się nie z inicjatywy jakichś wielkich urzędowych elementów. Wydarzyły się głównie z przyczyny tego, że przeolbrzymi pierścień pedofilski istniejący na całym świecie zaczął tracić przeolbrzymie pieniądze przez Kesze Foundation. Dlatego zaczęli wyśmiewać się, pisząc fakty o doktorze Kesze, fakty o Kesze Foundation. W momencie, kiedy Kesze Foundation po zdobyciu przeolbrzymiej bazy dowodowej, przeolbrzymiej współpracy zarówno z CIA, jak i z elementami Interpolu, i wywiadem brytyjskim, opublikowała i zaczęła mówić fakty o Dirku, które zresztą jego własna arogancja opublikowała. Po prostu facet się poczuł na tyle pewnie, że uważał, że może wszystko. Natomiast od tego czasu, kiedy fakty odnośnie Dirka zostały przedstawione przez doktora Kesze w różnych kątach jego, powiedzmy, zawodowych profesji, które oczywiście zawodowy w cudzysłowie ponownie. Od tego czasu pan Dirk i jego wszyscy, że tak powiem, niewolnicy w pewnym sensie zamilkli. No i pewnie teraz z
pełną niecierpliwością wyczekują kolejnych wycieków informacji, które tak naprawdę poprzez swoją własną ignorancję sami opublikowali na swoich własnych profilach, na swoich własnych stronach. Nie są to miłe rzeczy, ale są prawdziwe, więc musimy tego być w jakiś sposób świadomi i mam nadzieję, że tłumaczenie 155 pomoże wielu osobom zrozumieć, co się działo przez ostatnie, powiedzmy ładne, 10 lat w stosunku do blokowania jakichkolwiek technologii. I tak naprawdę przez kogo to było robione i dlaczego. Wszystko jest tam wytłumaczone i będzie na pewno zaprezentowane Wam wszystkim w najbliższym czasie. Kolejnym elementem było przejście do dodania, powiedzmy, do wiedzy z punktu zrozumienia budowania spaceshipa. Temat się ciągnie od praktycznie samego początku. Elementy zrozumienia są tak samo przeróżne, jak były na samym początku, takie są teraz. Gdzie dr Kesze pokazywał konfigurację, którą doskonale znamy, czyli Star Formation z umieszczoną w środku lub powiedzmy w przedziale pośrodku struktury Alex Bitsów, czy cewki, czy wielu różnych rzeczy, do których zaczynamy się zbliżać w bardzo wielkim tempie, z bardzo dużym zrozumieniem, chociaż z tego, co osobiście widzę, nie wszyscy jeszcze czują się na tyle jak gdyby otwarci, żeby opowiedzieć o tym innym i nie być uznanym za pewnego rodzaju wyalienowanym człowiekiem, ponieważ mówimy tutaj o tym, co wielu z Was opisuje jako paska lub obrożacz, jakkolwiek. Dobrze, ci, którzy to opisują, dobrze wiedzą, o czym mówię. Więc, moi drodzy, tak, nie mylicie się, jest to jak najbardziej jedna z części, która jest budowana przez nas wszystkich w strukturze zrozumienia i zgłębiania wiedzy plazmatycznej. W odniesieniu do tego, co dr Kesze mówił, oczywiście przewijał wątkowość od materii poprzez struktury kolejne plazmatyczne, czyli gaz materii, plazmę i pola plazmy. Kończąc, że oczywiście na duszy. Spotkanie praktycznie dr Kesze w sumie miał zamiar zakończyć gdzieś około 2 godzin z kawałkiem, gdzie zaczęły się wtedy pytania, no i tak pytanie z pytania przyciągnęło się do około 4 godzin, gdzie Flint zadał pytanie doktorowi Kesze odnośnie istniejącej sytuacji właśnie teraz w obrębie Fukushimy. Jak wiemy z nieoficjalnych źródeł, czyli bardziej z internetu, aniżeli z oficjalnych mediów, że znowu jest problem z reaktorem w Fukushimie, który tak naprawdę zaczyna znowu przeciekać i to dosyć ostro, leci to wszystko w glebę, ale cała zabawa polega na tym, że tak naprawdę problem Fukushimy nigdy się nie skończył od samego początku, kiedy się zaczął, ponieważ reakcja łańcuchowa w tym basenie nieopodal reaktora jest reakcją łańcuchową w plazmatycznej strukturze, restrukturyzując uran w pluton. Natomiast pluton zaczyna się przekształcać w kolejne elementy, powiedzmy, cięższych pierwiastków, które niekoniecznie się znajdują w tablicy Mendelejewa na dzień dzisiejszy, ale ta reakcja łańcuchowa następuje i im większa ilość pojawia się struktury plutonium, czyli plutonu w stosunku do uranu, tym szybciej ta reakcja zaczyna następować w całej swojej strukturze. Jeżeli dojdzie do pewnego przełomu w samej strukturze wykreowania plazmatycznych kul plutonu, dojdzie do tak zwanego punktu zapalnego plazmy, w którym może dojść do nie tylko że eksplozji, ale rozrzucenia materiałów promieniotwórczych, nuklearnych praktycznie na całym globie, tak? Gdzie nie będzie ani jednego miejsca na tym globie, gdzie nie miałoby ono zawartości tego, co było w Fukushimie. Cała zabawa polega tutaj znowu na tym, że menadżerstwo firmy, która się nazywa DARPA, wszyscy prawdopodobnie znają nazwę tej firmy, DARPA poprzez swoją chciwość zagarnęła kilka bilionów dolarów, usuwając teoretyczne środki czy przyczyny po pierwszej katastrofie,
tak naprawdę zawłaszczając i kradnąc technologię fundacji. Oczywiście etos jest to bardzo dalekie od jakiegokolwiek etosu, którym nie tylko operuje Wszechświat, ale także Cash Foundation. I oczywiście złodzieje są odstawiani na boczny tor. Teraz dr Keshe wyraził się bardzo, bardzo prosto, czytając też treść maila informacji wymienionej z jednym z kluczowych menadżerów DARKPY, jest to ona, gdzie wyraźnie wytłumaczył, że pierwsze poczynania DARKPY, stosunek DARKPY do samej Cash Foundation i do samej technologii świadczy tylko o ich braku jakiegokolwiek zrozumienia czegokolwiek, a więc w tym momencie to, co się dzieje w Fukushimie, jest tylko i wyłącznie problemem DARKPY. Natomiast przy reakcji łańcuchowej, która następuje w basenie, już szczerze mówiąc poza nim, to, co DARKPY ma jako kawałek technologii, powiedzmy, z Cash Foundation, jest niewystarczającym zrozumieniem tego, co w tym momencie zaczęło się tam kreować. Czas pokaże. Zapalenie tego punktu zerowego może być za tydzień, może być za miesiąc, może być za 100 lat. Tego nie wiemy, ponieważ tylko Japończycy mają dostęp do tego i wiedzą, w jakim tempie następuje posunięcie reakcji łańcuchowej. Natomiast DARKPY, chcąc czy nie chcąc, będzie musiała zgłosić się z powrotem do Cash Foundation jako przeolbrzymia struktura administracyjna, prosząc wręcz w tym momencie Cash Foundation o udostępnienie technologii i przyznanie tego, że to technologia Cash Foundation za pierwszym razem niwelowała skutki we Fukushimie. Tak więc widzicie, wszystko, co administracja na tym świecie próbowała odwrócić przeciwko Cash Foundation, zaczyna znajdować swoje potwierdzenie w ich własnej ignorancji, doprowadzając do kolejnych wydarzeń, które dalece wykraczają poza jakiekolwiek zrozumienie ludzkości. I to jest między innymi to, co dr Keshe powtarza, że jeżeli będziemy poprawni i będziemy działać zgodnie z etosem wszechświata, a reszta podąży. Teraz mam nadzieję, że ta sytuacja daje wam pewien obraz, dlaczego dr Keshe mówi o poprawności, dlaczego mówi, że reszta podąży. Ponieważ sami zagnają się z punktu własną ignorancją, z którego nie będą mieli innego wyjścia, aniżeli zaakceptować to, co jest prawdziwe, a nie to, co jest fanaberią ludzi, którzy myślą, że posiadają władzę nad światem. Kolejny etap, który tutaj dołożył dr Keshe, jest kolejnym pięknym etapem dorzucenia, szczerze mówiąc, jest to mój ulubiony temat, jeżeli chodzi o dorzucenie zrozumienia struktury emocjonalnej i wolnej plazmy, gdzie w piękny sposób, bardzo krótki, zaledwie podejrzewam, to było 8 minut, opisał strukturę budowy spaceshipu na strukturze właśnie reakcji wolnej plazmy z emocjonalną częścią i pozostałymi elementami. Jest to rzecz, która tutaj wielu mogła się spodobać, ponieważ dr Keshe wspomniał o czakrach, ale wspomniał o nich, że w chwili obecnej czakry były czytane od dołu do góry. Ja nie wiem, czy tak jest, ponieważ ja jestem akurat ignorantem, jeżeli chodzi o wiedzę czakry, o czakrach, więc nie mogę się wypowiedzieć, czy tak jest, czy tak nie. Zakładam tylko tyle, że dr Keshe mówił, że one były rozpatrywane od dołu do góry, czyli od tego tam najniżej po tego, co tak jest nazywanego koroną. Natomiast tak naprawdę najważniejsza jest tylko jedna z nich. I ta jedna z nich jest kluczem tego, co jak przyjrzą się z kolei ludzie, którzy interesują się Egiptem, starożytnym Egiptem i tak dalej, spojrzą na piramidy, zrozumieją, dlaczego dr Keshe mówił o jednej czakrze i dlaczego piramidy doskonale reprezentują to za wyjątkiem jednego elementu, który brakuje w nich. Jest to idealna kopia struktury spaceshipa, który jest w każdym z nas. Teraz, czy każdy z nas będzie w stanie do tego dotrzeć? Na pewno nie. Dlaczego mówię na pewno nie? Ponieważ nie każdy sobie na to pozwoli. I to już widać na przestrzeni struktury społeczeństwa, powiedzmy, ludzi wokół Cash Foundation, gdzie potworzyła się już struktura ludzi, którzy są skupieni wokół materii, potworzyła się struktura ludzi, którzy są skupieni
na tak zwanych homogenistycznych systemach, które są sprzężeniem materii z, powiedzmy, plazmą. I jest grupa ludzi, która zaczęła się skupiać wokół Keshe Foundation, która tylko i wyłącznie opiera się na wolnej plazmie. Nie ma pomiędzy tymi grupami żadnej różnicy, jeżeli chodzi o wartość zrozumienia. Natomiast jest przeolbrzymia różnica manifestacji zrozumienia. Co oczywiście na wielu przestrzeniach może prowadzić do różnych sytuacji. Natomiast wszystkie te elementy w gruncie rzeczy, ci, którzy są którzy są studentami Keshe University, doskonale zdają sobie już powoli z tego sprawę, że w pewnym punkcie te wszystkie rzeczy i tak będą musiały znaleźć swoją wspólną i aspektów, o których dr Keshe często w czwarty sposób, ponieważ nie byłoby to wtedy w żaden sposób zabawne, tylko mówi o tym w sposób bardzo ogólnikowy, a czasami troszeczkę nawet tak zgłębiony, że nikt nie jest w stanie do końca jak gdyby złączyć tych elementów. Ale bycie studentem Keshe Foundation pięknie uzupełnia to i nagle zaczynają się otwierać pewne inne elementy zrozumienia, które prowadzą tylko i wyłącznie do tego, aby zrozumieć, co czeka ludzkość, co czeka praktycznie całą planetę, całą strukturę Układu Słonecznego i powyżej w przeciągu najbliższych, powiedzmy, dekad, że tak to nazwiemy. Cały czas jest to referowane do teachingów odnośnie, tak jak 158, w którym dr Keshe cały czas pokazuje nam budowę spaceshipa. Spaceship ma swoją jedną i swój jeden kolokwialny cel. To nie jest tylko po to, żebyśmy mogli sobie podróżować. To jest po to, że nie znaleźliśmy jako całość zrozumienia, żeby wykreować przez nasze zrozumienie tego zjawiska, zanim nastąpią kolejne etapy naturalnego procesu rozwoju Układu Słonecznego i struktury galaktyki, w której się znajdujemy i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ jest to bardzo ważne dla kreacji w tym danym elemencie, każdy element tutaj, który się znajduje w przestrzeni tego Układu Słonecznego i nie tylko, jest na tyle ważny z punktu widzenia kreacji, że nie może być jak gdyby pozostawiony w tym. To jest między innymi jedna z przyczyn, dla których jesteśmy uczeni w tak ekspresowym tempie, czegoś, co w normalnym, stosunkowym naszym procesie rozumowania prawdopodobnie zajęłoby nam kolejne tysiące lat ewolucji naszego zrozumienia. Sam teaching był bardzo długi, więc na pewno pominąłem tutaj elementy, które były troszeczkę mniej lub bardziej ważne z mojego punktu zrozumienia, ponieważ jak każdy, ja mam swoje ulubione rzeczy, które występują w tych teachingach, więc one jak najbardziej przylepiają się do mojej pamięci. Natomiast warto jeszcze wspomnieć, że od zeszłego tygodnia istnieją oficjalne cztery punkty przyjmowania osób z jakimikolwiek schorzeniami rakowymi czy guzowymi. Jeden jest w Austrii, drugi jest w Dubaju, trzeci jest w stanie Washington DC i czwarty jest w Ganie. Można zgłaszać się jako osoby chore na pełen treatment, czyli na pełną sesję, czy cokolwiek, jakkolwiek to możemy nazwać. Koszt jest w wysokości 5000 euro. Można się zgłosić na to poprzez e-mail doctors, czyli z S na końcu, @spaceshipinstitute.org. gdzie można wysłać swoje zgłoszenie. My jako komórka edukacyjna nie mamy z tym nic wspólnego. Możemy pomóc przy ewentualnych tłumaczeniach i korespondencji, jeżeli będą problemy językowe. Można operować w języku zarówno niemieckim, jak i angielskim w kontakcie z nimi. I po przesłaniu tego na pewno będą się kontaktowali, umawiali terminy. Oczywiście można przy okazji wybrać sobie swoją dobrowolną lokację, w której chciałoby się przeprowadzić cały proces, powiedzmy, leczenia. Tak?
Moi drodzy, to by było na tyle z mojej strony. Oczywiście z pewnym opóźnieniem, ale mam nadzieję, że coraz bardziej będziemy nabierali tutaj wody, czyli nowych osób, które będą nam pięknie pomagać w tym, co obecnie robimy, czyli w tłumaczeniu teachingów. I na pewno 158 nie będzie tylko streszczony, na pewno będzie w pełni przetłumaczony z polskimi napisami, dostępny na przestrzeni kanałów Cash Foundation, zarówno YouTube'owych, jak i tych, które w najbliższym czasie będą powstawały. Także dziękuję ślicznie, zapraszam wszystkich do współpracy pod różnymi kątami. Zapraszam też przede wszystkim ludzi, którzy mają możliwość pomocy nam w tłumaczeniach i korekcie tłumaczeń, czyli już stylistycznej polskiej koniunkturze, ponieważ czasami nam to jako tłumaczom ucieka troszeczkę. Ja mam nadzieję, że wszyscy to rozumieją. Kontaktować z nami się możecie na kilka sposobów poprzez stronkę kfssi.edu.pl. Możecie to robić poprzez profile facebookowe Polacy dla Cash'a czy KFSSI, czy też może każde inne. Mam nadzieję, że administratorzy będą tutaj współpracować z nami i dawać nam znać, jeżeli komuś będzie wygodnie akurat skontaktować się z nimi i pomóc nam w czymś, co pozwoli wszystkim Polakom dotknąć tej wiedzy w sposób taki, jaki przedstawia dr Kasza. Także jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam i oddaję głos pozostałym osobom. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, Pawle, za streszczenie 158 warsztatu. Teraz poprosilibyśmy Witka, jeżeli Witku jesteś i masz możliwość, to zapraszamy do omówienia swojej części warsztatu. No witam, witam. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, prawda? Tak, tak, wszystko jest okej. No bo to z Australii to tak głos czasem może się gdzieś załamać po drodze. W każdym razie ja chciałem dzisiaj powiedzieć parę słów na temat takiego teachingu zeszłorocznego, ale wartego przypomnienia. Bo mówi na temat zdrowia, na temat cukrzycy, również leczenia uzależnień od narkotyków. To była taka rozmowa Armanda, myślę, że osoby, które tutaj są na bieżąco z informacjami z fundacji wiedzą, kim jest Armand, prawda? To jest jeden z najbliższych współpracowników doktora Cash'a. W każdym razie Armand miał cukrzycę. I to cukrzycę hipoglemiczną, czyli bardzo nieprzyjemną, można powiedzieć, czyli jeżeli na przykład jakiegoś posiłku nie zjadł jednego, to straszne bóle głowy i w ogóle bóle w całym ciele. No i wyleczył się z tej cukrzycy przy pomocy wody, którą energetyzował Hellspenem. Ale stworzył własnego Hellspena, którego tutaj właśnie omawia. Chciałem parę słów właśnie na temat tego Hellspena, którego on stworzył, powiedzieć. I gansy, które tworzył, bo to był Hellspen, na którym były gansy. Był gans CO2, CuO, jeszcze jeden, który nazwał Honeypot. Za chwilę powiem troszkę więcej na ten temat, bo to taka trochę śmieszna sytuacja z tym wyniknęła. W każdym razie, jeżeli chodzi o produkcję gansów, to używał miedzianą taką wełnę, taki copper wool, czyli takie druciki, cienkie druciki miedziane, które najpierw nanokołtował i je podłączał po prostu i tworzył w ten sposób gansy. Jeżeli chodzi o nano, to na swoje cewki kładł w ten sposób, że 5 do 6 godzin gotował te cewki w garku ciśnieniowym, a potem kilka razy jeszcze robił parówki. I teraz tego pena, ja może tutaj zaraz podzielę ekran, bo tak pokażę to mniej więcej. Widać już? Tak. To jest właśnie ta wełna taka z miedzi zrobiona, już nanokołtowana, dlatego jest w takim czarnym kolorze. I on właśnie na bazie tej wełny robił gansy, a tu są właśnie te jego cewki, z których robił Hellspeny.
takie mniejsze cewki, grubsze cewki i rdzeń. W każdym razie, o właśnie tutaj widać już sztanokołtowane te cewki, widać te większe, szersze, mniejsze i rdzeń. A w całości pęd wyglądał o właśnie w ten sposób. Czyli tutaj są takie trzy wystające, trzy końcówki, które tutaj energetyzują. Bo to jest może w innym układzie ten sam pen. W każdym razie teraz tak. Jeżeli energetyzował tą wodę, jeszcze jest jedna ważna sprawa, że tą większą cewkę on moczył w gansie CO2. Tą mniejszą wewnętrzną cewkę w gansie CuO, czyli w gansie miedzi, a rdzeń właśnie w tym honeypot. I teraz tak, w momencie jak energetyzował tą wodę, to pierwszy raz jak to zrobił, to te bóle wszystkie zniknęły. W ogóle tak jak poprzednim razem musiał jeść regularnie, żeby nie mieć tych bóli, to przestał jeść, w ogóle nie czuł potrzeby jedzenia, żadnych bóli nie było, energię miał zwiększoną, cały dzień mógł coś tam robić, pracować, tu opowiada, że tutaj czyścił, sprzątał garaż, tu jakieś inne w ogródku roboty i tak dalej i cały czas mnóstwo energii. Przyszedł do niego jego znajomy, taki 83-letni człowiek, również miał cukrzycę. No i tak zainteresował się, co to jest, zobaczył ten pen, tą wodę, jak się energetyzuje. No i ten mu tak w skrócie wytłumaczył, no i dał mu się napić tej wody. Mówi, że napił się dwie szklanki tej wody i tutaj nawet gdzieś mam teraz zdjęcie, o właśnie, jak się ta woda energetyzuje tym penem. W każdym razie napił się dwie szklanki tej wody i okazało się, że poziom cukru mu się wyrównał, przestał nie potrzebować brać leki. I bardzo ciekawa sprawa, no i docelowo w ogóle potem również się wyleczył z tej cukrzycy. Tu jeszcze widać w tej szklance, prawda, że na końcu takie kryształki są. Właśnie Armand dał takie kryształki, to jest kryształ kwarcu, topaz i turmalin. To były te takie kryształki, które dał. W każdym razie i teraz ciekawa sprawa była, bo dr Keshe poprosił Armanda, żeby wyjaśnił, czym jest ten honeypot, czyli ten gans, który tam na tym rdzeniu Armand dał. No i Armand tak początkowo nie chciał za bardzo mówić, powiedział, że mu to tam prywatnie prześlę i ten tak się troszkę widać było, że coś ma jakiś problem z tym, a potem się okazało, że ten gans, który on daje, to jest gans z Ibogi. Iboga, czyli Aiboga to jest, dla tych, co nie wiedzą, to jest właśnie taka roślina afrykańska, której korę używają szamani tamtejsi do różnych transów psychodelicznych. Jest to również bardzo lecznicza roślina, która leczy z nałogów. Skuteczność tych wyleczeń sięga ponad 95%, ale w wielu krajach jest oczywiście nielegalna, no bo wiadomo, że w interesie rządów czy firm farmaceutycznych nie jest to, żeby leczyć kogokolwiek z czegokolwiek, prawda? Czyli i co się okazało, że dr Keshe, jak to usłyszał, to się bardzo tym zainteresował, i tam zaczął wypytywać o różne szczegóły, tam jest cała rozmowa na ten temat i okazuje się, że właśnie głównie ludzi uzależnionych od heroiny i różnych syntetyków i tak dalej po prostu bardzo szybko wracali do życia, do normalnego zdrowia i dr Keshe oczywiście stwierdził, że uzależnienie jest bardzo dużym problemem na świecie i powiedział do Armanda, że robi go odpowiedzialnym za produkcję tej wody i dostarczanie jej do rodzin ludzi uzależnionych, żeby zwalczać ten problem. Czyli od razu po prostu podjął decyzję, że tutaj stworzył taką ekipę kilku osób, która będzie się tym tematem zajmować. Oczywiście to trzeba produkować gdzieś w Ameryce Południowej, gdzie to jest legalne i bo gdzie indziej to wiadomo, jaka jest sprawa. W każdym razie jeszcze tak fajnie określił, fajnie powiedział, że zrobimy tym dużą dziurę w kieszeni królowej Anglii, bo wiadomo, że oni kontrolują większość przemytu narkotyków do Azji. Cała wojna w Afganistanie to tak naprawdę chodziło tylko o przejęcie kontroli nad szlakiem narkotykowym. Mówi, teraz znalazłeś rozwiązanie problemu, który gnębi ludzkość od wieków. I teraz tak, może jeszcze powiem tak w skrócie, jak Armand robi gans z tej sproszkowanej ajbogi. Otóż on
robi to w ten sposób, że robi taki woreczek, jak gdyby taki ekspresowej herbaty i wkłada to do roztworu, w którym tworzy się gaz CO2. Czyli jest tam nanomiedź i cynk. Właśnie używa jako nanomiedź i używa tej wełny, takich drucików, albo takiej gąbeczki do mycia. Są też takie miedziane gąbeczki do mycia, to można też kupić w sklepie. Tym, że trzeba zwracać uwagę, żeby to była autentyczna miedź, bo czasem jest jakaś stal pomiedziowana, czasem są jakieś inne składniki i tak dalej. W każdym razie, czyli taki produkt zaczął tworzyć dla cukrzyków i dla ludzi uzależnionych. I teraz oczywiście tą gąbeczkę miedzianą, czyli te druciki, to trzeba najpierw nanokołtować. I dr Keshem mówi również, że właśnie w Fukushimie używał też tych takich gąbeczek do oczyszczania wody, bo one mają takie bardzo, bardzo ciekawe pole magnetyczno-grawitacyjne się tworzy wokół tych gąbeczek, bo one właśnie przez tą ilość drucików, które są w takich różnych kierunkach poukładane, właśnie tworzą takie pole, które dobrze absorbuje promieniowanie. I właśnie różne zatrute rzeki, łatwo się nimi czyści, świetnie absorbują rtęć, ołów. I okazuje się, że właśnie w obecności jeszcze promieniowania alfa, beta i gamma, jeżeli używa się tych gąbeczek i jeszcze do tego w obecności gazu CO2, CH3 i CuO, to rtęć zamienia się w złoto. To jest też ciekawa sprawa właśnie, co dr Keshe powiedział. I to złoto w momencie, gdy się pojawia, to również bierze udział w całym procesie oczyszczania. On to też tutaj reaguje. A jeżeli chodzi o zatrucie ziemi, to najlepszy jest CuO, czyli gaz miedzi, żeby oczyszczać ziemię. A oczywiście ludzie po zapromieniowaniu dobrze, żeby pili plazmę, czyli płynną z CO2. I to naprawdę zajmuje tylko kilka minut, następuje reakcja i organizm się oczyszcza. To i nawet była rozmowa doktora Keshe z jednym człowiekiem, który był w Iraku i tam napił się wody z jakiegoś niby źródełka. Naprawdę ciężko się pochorował, już tak jego życie naprawdę wisiało na włosku, wymiotował krwią i tak dalej. I nie mógł się nawet ruszać, żeby cokolwiek zrobić, ale poprosił znajomego, żeby zrobił, bo właśnie znał technologię doktora Keshe i poprosił znajomego, żeby mu zrobił gaz CO2. I właśnie ten mu to zrobił, on się napił i bardzo szybko powrócił do zdrowia. Był również w szpitalu i tam jeden z lekarzy zobaczył, bardzo był zdziwiony tym, co się dzieje, również zainteresował się tą technologią i nawet też tam była jego wypowiedź na tym teachingu, właśnie jak dziękował doktorowi Keshe za tą technologię. W każdym razie doktor Keshe mówi, że gansy to najlepsze właśnie jest lekarstwo głównie dla żołnierzy, bo tam była, ten człowiek był właśnie żołnierzem tam w Iraku. W każdym razie stwierdził, że gansy to jest najlepsze lekarstwo dla żołnierzy amerykańskich, którzy wracają z frontu z różnymi traumami, wiadomo, zatruciami i tak dalej, zatruciami bronią biologiczną i różnymi problemami psychicznymi, bo gansy zarówno leczą ludzi w sensie fizycznym, jak i właśnie te różne psychiczne traumy, głównie gans cynku, o ile wiemy, prawda? W każdym razie na tą miedź z kolei zmienia pH, czyli kwasowość, właśnie z odczynu zasadowego, kwasowego na zasadowy, co z kolei wiadomo, że jak się zmienia tego typu zasadowość, to się muszą pola zmienić. I wtedy woda się uzdatnia i przestaje być szkodliwa dla człowieka. Czyli różne choroby, łącznie z rakiem, są leczone tego typu wodą. I dr Keshe teraz apeluje do nas, czyli do ludzi, którzy tego teachingu słuchali, żebyśmy zaczęli robić takie peny i dawać cukrzykom, dawać ludziom uzależnionym od narkotyków i jak to zrobimy i będą rezultaty, żebyśmy podzielili się właśnie tymi rezultatami tutaj w sekcji testimonials. Oczywiście, no ja wiem, że problemem może być to, że tam trzeba dać tą ajbogę, prawda, na ten rdzeń, ale nie musi to być ajboga, może to być jakakolwiek inna, jeżeli mamy dostęp oczywiście do innych tego typu spraw, typu ayahuasca, San Pedro, peyote,
to są te też właśnie tam na ten temat było trochę, ale nawet nie muszą być powiedzmy tego typu rzeczy, może nawet być zwykłe jakieś lecznicze ziółko typu pokrzywa, babka, mlecz, to co u nas na ogródku powiedzmy przed domem rośnie, również można dać na to i to oczywiście trzeba eksperymentów trochę porobić, bo to jeszcze nie jest do końca wszystko przebadane i po prostu tutaj się podzielić z tym, jakie będziemy mieli tutaj rezultaty. W każdym razie chciałbym, żebyśmy teraz zastanowili się nad jedną rzeczą. Otóż właśnie nad osobowością doktora Keshe, bo mnie uderzyła jedna sprawa, słuchajcie, jeżeli w momencie, gdy na przykład doktor Keshe tutaj zaczął rozmawiać z Armandem, usłyszał o tym, od razu w momencie, w sekundzie podjął decyzję, że leczymy ludzi, od razu robimy to, wysyłamy, tutaj stworzył ekipę, wysyłamy ją na Filipiny, tu wysyłamy tam, tu najbardziej istotna sprawa, żeby pomóc ludziom, to trzeba, nie zwoływał żadnych, słuchajcie, debat, żadnych konferencji, żadnych narad, jak to zwykle wszędzie jest przyjęte, prawda, tylko od razu szybka decyzja, czas i już wszystko jest powiedzmy tak, jak powinno być. Ja kiedyś studiowałem właśnie zasady sukcesu, można powiedzieć psychologię sukcesu, te tematy mnie bardzo interesowały. Powiem wam, że jedną z takich głównych zasad człowieka sukcesu to jest właśnie umiejętność szybkiego podejmowania decyzji. Nie jakaś tam wiedza, wykształcenie, jakaś tam inteligencja, mądrość, jakieś tam inne kwestie, które się tutaj niby stawia na piedestale. To wszystko jest jak gdyby takie wtórne, drugorzędne. Natomiast jedna z najistotniejszych rzeczy to jest właśnie umiejętność szybkiego podejmowania decyzji. Po prostu coś się dzieje i ty już czas wiesz, aha, to robimy tak, to idziemy. I teraz ludzie, nawet powiedzmy, którzy są mądrzy, inteligentni, ale nie potrafią tych decyzji podjąć, to w życiu tak niewiele osiągają. Tak, chce jakieś tam życie i gdzieś tam w jakiejś przeciętności szarej się toczy. Natomiast właśnie, co tutaj widać, że właśnie doktor Keshe jest tego typu osobowością, że potrafi naprawdę szybko i sprawnie podejmować decyzje. I oprócz tego jego oczywiście niesamowita wiedza, która jest już taką wiedzą bardziej intuicyjną, prawda, no bo tego typu rzeczy, o których on nas uczy, o których on mówi, to absolutnie w żadnych szkołach, nawet na najwyższych uniwersytetach tego nawet nie mają pojęcia o tym. To tak jak tutaj Paweł poprzednio stworzył, to jeszcze nam tutaj dla ludzkości jeszcze przynajmniej 2000 lat by potrzeba było, żeby normalną, tradycyjną metodą, powiedzmy, jakichś tam badań naukowych, odkryć czegoś tam, żeby ludzkość doszła właśnie do takiej olbrzymiej wiedzy. Także widać, że jego wiedza jest taką intuicyjną wiedzą. I teraz ta szybkość podejmowania decyzji połączona z tą wiedzą daje po prostu geniusza. Także słuchajcie, doktor Keshe jest jednym z największych geniuszy współczesnego świata. I także mamy tego typu nauczyciela tutaj teraz do dyspozycji. Możemy korzystać z jego wiedzy, z jego, słuchajcie, nauk. To jest najwspanialsza rzecz, jaka istnieje na tym świecie. Także oczywiście moja rada dla wszystkich to naprawdę z tego korzystać, poświęcać każdą wolną chwilę, wolną sekundę, żeby po prostu tą wiedzą zrozumieć, pojąć, dzielić się z następnymi ludźmi. Słuchajcie, bo nie ma, naprawdę nie ma nic wspanialszego w tej chwili na świecie. Żadna wiedza, żadna informacja, żadna szkoła, uniwersytet tego nie da, co daje nam doktor Keshe. Także ja dziękuję bardzo i oddaję głos do studia. No, serdecznie dziękujemy, Witku, za prezentację. I teraz przejdziemy do następnego punktu programu, którym jest prezentacja ostatniej części 153 wykładu. I już to. Za momencik nastąpi, tylko chciałbym jeszcze się upewnić, czy na pewno wszystko widać i czy widać napisy i czy wszystko słychać. Tak, wszystko ok. Tak, tylko wycisz Keshego troszkę. Next step. I look at the totality. What it brings at the end. Our goal in that meeting was to show, to bring, to in a way show the missile technology was useless. That's what I went there. I said, I've got a better, it's your missile technology is useless. The goal was 20 years ago to bring disarmament, to show the new technologies are useless. Let's talk about something more.
In 20 years since that, actually was it 2005, 12 years now, 2004, 13 years now. In 13 years, if we would have achieved understanding, we would have saved millions of lives being killed by the Americans. Because the guy was right on the top, one of the heads of Lockheed Martin. Am I responsible for death or the soul of the totality? We react according to the time and what our physicality is, but the whole lot is the end. Many times I sat in Toronto airport with this guy across threatening to kill me and show me guns to the head. And I said, one day you will see the return of your action. What puzzled them with tens of officers in next rooms asking questions from him. I laughed at them. I told them, you're so stupid. You don't even know what is in the box or in the suitcases and what you carry. The decision was to steal. The decision was to disgrace. The woman who wrote it, we've seen how she got disgraced in the last election in the United States. Bigger embarrassment, bigger shame. I don't look at, I have to act as behave as part of the physicality, but the ultimate goal is achieving what we want to achieve, unification of mankind as one, and world peace, and opening into universal community, which is the end product. It won't happen over time. Then be hypnotized, as we said earlier on, only 6-year-old girls were Mr. the Yell and hypnotized, and nobody knew up to that. Now we open the secret, the same we did with Mr. Stenning when we announced we know his victims are his children. Now we open the hand of the Yell. Couldn't we do this few months ago to save other children? But the security services had to do their work. If you live anywhere in Europe, call the Interpol and show the page, and show the hypnotism, that's how they've done the children. That's why there's so much rubbish written about us on the internet by the same man, because we inform his children that we know how they've been abused, and by hypnotism, he thought nobody would understand. And the writing became harsher. Now go on the internet, look at the Happy Cube, and you'll be cubically happy. 6-year-old girls, children, for a free ticket to cinema. We know the consequences. But we have to allow the authorities to do their job. Pedophiles find ways to do things. We cannot stop the wars. We try to create the tools. Mr. Keshe, there's a question that came up. I wasn't going to ask it, but now that you brought that up, I think it's important. It's Akshar asks, is pedophilia a gravitational requirement for the souls who commit atrocities against others? Kind of a strange it's question. It's so shameful, not better not to discuss. These people have no essence. These people have no, there is no place for the soul of people like this. As you know, we stood a lot. You, Rick, went to near a heart attack when Stalin brought the live stream down the first time and the second time. And that was a rough time, yeah, not just from the live stream, but from the emails and various communications. And now we just, we took it. You and I and the rest of the team took the whole width of it. And up to today we kept quiet about DL. And now it's on the internet, because now we are working with the security forces for his arrest. Because there were others involved in it, we had to get the whole team. We stood
our websites came down, how much rubbish is written about us every day by the same man, because we saw the same with Sterling. He went rampaging every day any rubbish, because he knew we are at him, we're going to get him. Now we got, please, please go and see why are you prepared to give a six-year-old daughter or girl for a free cinema ticket. It's on the internet, because the girl didn't need to go to cinema. The pictures are already taken while he's hypnotized. It's the expertise. Jekyll and Hyde. And the advertising. Everything is written so open. Sterling went and he put everywhere. I am a pedophile, but nobody can touch me because I have a biggest judge behind me. We saw what happened to the judge, and now we see what's going to happen. Please inform the police across Europe and see how many children have taken a picture of for a free ticket to the cinema. They can't even remember. That was the key that nobody could prove. Now we have hypnotism, an expert, and all the tools of holistic sexual tools. State of the mind is on the internet and nobody could get him. Now we got him. Inform the police of Belgium with all the references. We put everything, we have 1 terabyte on in the activities. Will be set up the facts about DL and pass it on. This is how we collaborate with the FBI, with the Sterling. Now we can do with the same. How scientists were killed the same way. We have the link, we can give it to you now, but there's so many people with him around him that international police is working on it. That's why we took so much. And a lot of people tell me, why do you let this guy write all this rubbish about you? I can take it. I'm big enough to take it, you lot couldn't. Now you understand why. Happily cubed for children under 6. And we sell these things to branded name across the world. The only thing nobody asked, how many children taking pictures? They can't remember because I'm a hypnotist. I do whatever I like, I take all the pictures I like and put it on the internet. I earn a good living out of it and share it with the people, the officers in Kortrijk and the King and the House of the House Lords. It's the same with, what you call it, the guy in Sierra Leone, which is very close to Sterling. The same, with the same as DL, they take picture of the sick people as the translators of the children documents for the hospital in the United States, and they sell the sick children. We inform them, Kumaran, the guy who set up the facts about the Keshe Foundation, facts about the Keshe Foundation. Samuel Kumaran has works for a company. He's sacked now by it, and the company sacked him to cover themselves because they're in child trafficking. They were selling sick children pictures back in the United States, transporting sick children to a state to be abused because they are. We have found a lot about Mr. Kumaran and facts about the Keshe Foundation. And he brought in my deal. Now you see how pedophiles work together. And the 3 websites all end up with these 2 guys, and the other one has gone already 25 years in prison. Go on the Facebook of Sterling, you find both of these guys on top rank. Child trafficking, even the sick, they have no mercy on. The company is in the United States and in Sri Lanka. You call them. They deny he doesn't work here anymore. They sacked him. We send an email out. I'm going to kill Keshe because I lost my job. He told my company no. The company found out we understood what they're up to. Curse of God on the soul of these people. Let's talk about better things. The process you have to think is how you can interact with your own soul.
Now you have to understand how you can work with your own soul. How you cannot touch another soul till you understand the working of your own soul. Because when you interact is to give and not to take. And when you give, you receive more. Try to, you should have done a lot of, you should have achieved this point, that the connection, you used, you understood through your emotion, you react physically, where your emotion carries the essence of your soul in interaction with the other souls. Now try to learn the reverse, but don't put yourself in a centrifuge. It'll be very hard to get the soul back together again to its physicality. This way, go back to the teaching on the potential difference. On a field difference between your manifestation of physicality and your emotion and the flow of the fields to get to physicality from the soul. It takes not that much. It takes less than the time it took Armand to build up his cores and put them on the set. I have to tell you something. I spoke just now about happily cubed. Do you know what we have found out? What the elders? They put children in a cube and they take the pictures from them naked. That's why it's called cubically happy. You didn't know, it's the same as the story of the pizza which is going on in the United States. We have unraveled the whole secret of how it's happening. 6-year-old children, girls, fit perfectly into a cube for the misconduct of the hypnotist. Now you know the truth, Mr. DL. We'll give you more. It's all in black and white, all recorded. They cannot erase it because it's on internet memory. It's kept in the archives. Is one of the 70,000 list of names which has just been released a few months ago by Interpol. DL heads the list. Good morning, Mr. Lorenzens. You are caught. Any other question? I have a question. Pardon? I have a question. Can I use silver nitrate for treating latent tuberculosis? Can you speak a bit slower that I can understand, please? Can I use silver nitrate for treating latent tuberculosis? I don't know. And if I know, I can't tell you. Not on this program. Silver nitrate, as we explained in one of the teaching, has a connection with the nitrogen of the amino acid, and silver has the behavior of the potassium, which gives energy to nitrogen. Depending on the condition, if you create the way you produce it and the way you bring the interaction, the way it feeds, the way
it works. The way silver, because of its radioactivity in its isotopes, in its cycle of its decay, works because it has both positive and negative on a switching alternative. It creates a what we call backflow. If you look at the decay cycle, scientifically go into the decay cycle of most of the isotopes of silver and potassium, you see B plus B minus, B plus B minus, which means there is a switching. There is a current flow, it has to switch. And the energy surplus between this switching is what the body uses. This is what is done in the generators. If you remember the generator which was shown a few months ago, where Douglas was showing two motors switching back and forth. One has the current in positive in respect to the other, and one has a potential difference in respect to, and that switching comes. Just don't look that these are the isotopes. As a nuclear physicist, I look at the switching of the power. And when there is a switching, every time you switch, some energy is released or absorbed. That's how radioactive material in the cycle of the body of the man works. It's not just that they do this. It's the isotope cycling, the microsecond switching, nanosecond switching, energy release. It's just like a quartz switch back and forth. In that switching, energies are released or absorbed. And then if it is, because it's connected to nitrogen, is near the structure of the amino acid, then it depletes or surpasses. And then that's how these things work. This is how it, what you call, cures. We know there's a scientist who actively promoting nano-silver. I support such a science, but the reason is the ambiguity in the science. Now we have cleared it. We had a meeting with a couple of our people in the past few days with a scientist who says for the first time he tries and he can explain how the GANS water plasma works, and he will publish his papers in June, July in different articles in what you call the published magazines at peer review that the plasma GANS is correct. And they show the effects of it. And in reality, all we do, we put the plasma GANS on a tissue paper, we seal it in a bag, and we give it to the Red Cross, or what you call the civil defense of Italy. They've tested it physically, it works. Now scientists have seen it, they're trying to put data to it. We'll have a lot of research data in the next 2-3 years will come out of these things. Because the scientists, do you know why? They had a pain, they put the water on it and it works. So it has to have something, I have to put data to it. We thank these scientists, they know, we, our colleagues on the foundation know who I'm talking about. We don't release any more names that they don't become a target of Mr. DL and his team, bunch of pedophiles. You notice we don't show much from people, because anybody showed anything on these teachings, they went for them, they threatened their lives and the children's, and people are always vulnerable, but they can do, they hypnotize the child. Now we know how they work. Please send the information to Cortrek. We are waiting for the wizard from you. Others, to you and your masters. Understand the science, not just does it work. If it works, look at the location. What is the content material? What that bone, that muscle carries? How much of it? And to what extent of it? Yesterday I was in the lab with our scientists with 20-25 culture plates on the table. And the researcher says to me, Mr. Keshe, you see the first water is good, but the third water, fourth water, something changes. And it was puzzled to us, how could it be? Because it's the same thing, it should be different, it should be the reverse. I went back thinking, walking around the place, I said, I know what it is.
why is culture growing? The reverse. I went back, I said, one of the tanks which this has been used has a problem. We opened up, there was a problem. Otherwise we said, oh, the technology thing doesn't work. We found the source. You have to go and find where the interaction comes, logically, not just because it suits you, and then you understand. Try, go, you, the beauty of the present time, and that's why we're teaching, is the access to internet and the knowledge which is on the internet. You know, I was puzzled. I asked our webmasters past years, how do you solve this? And I was surprised, within seconds they come up with the answer, or a few minutes. Then I realized what they do. While they are, you're talking to your webmasters, they're typing the problem. He says, where is the question? What's the problem when this is this? And the computer just juggles it up. Ask your question in writing to the God of the internet, and things will pop out. Find the connections. One of the key ways to understand any scientific paper you read is not to read right through the scientific papers. You never understand, because one is chemistry, tomorrow is biology, and then the other thing. Read the abstract. It says abstract. I have changed it. I said understanding. Read what is the intention, and then you understand what is to be. And usually read the last three or four paragraphs of the conclusion. Most of the time it's said to fit that they say we've done, we've proven. But in fact, look beyond it and see the connection, how they have tried to cover it or they have achieved it. And then you understand the process. Was the school of thoughts with the abstract, reality with the science? I said many times, before I start submitting my papers to, especially when Mr. DL walked into my house, three or four tables, papers, suitcases. I used to walk with suitcases of papers from other scientists to prove what I say is correct, because there's something here about it in one of the papers, all highlighted with yellow. I never read what was in it, because the process is irrelevant. The school of thought abstracts what trying to do, gives you the understanding of what is somebody else thinking, and what is the school of thought behind the thinking. Unless you're trying to set up a parallel process with it. You have a question, does the silver nitrate work? I've shown you for silver nitrate, go into the atomic structure understanding of it. Now, thanks to Dr. Klaus, we are writing the plasma side of things. And then see in that section what materials exist. What is in the joint? What are the factors? What elements are there to interact that you can introduce? And remember all the time, amino acids are weak. So whatever you make in the matter state gans is stronger. So the two things can happen. You can use the element as an intermediary, an injury or whatever, and you put a weaker mixture and a stronger mixture. 2-to-1 is usually the best. What it means, you work with atomic mass. You take a tissue paper and you measure 5 mL of the GANS plasma you made in one tissue, and you put 10 mil in the other tissue. Two seal packs, two patches, one on either side. What happens? The energy transfer, according to the ratio mass,
the 10 trying to bring the energy mass of the 5 up, with the middle in there, what is on the positive gravitational magnetical with damage in between, gets depleted or receives what it needs. Voila. You are a physicist, scientist, doctor. Understanding the work of the plasma, where the stronger always feed the weaker. To bring it to balance, to be just. This is the story of the universe. You never give. You never take, you always give, that you bring the others in your way. When you take, you're lost. Because you want anything given to co-op. But when you are given, is this I need or this I don't need? I like rice, I don't want potato. I like meat, I don't like chicken. But if I go and grab only the meat and potatoes, which I don't like, not the one I like, it's left over there, it's all wasted. And this is not the way it works. Understand the process of the creation. Understand the balance of the universe. Why you have twin stars. One is always slightly weaker than the other, but one carries a slightly bigger mass or the volume, and they try to balance. Look at the electron and the proton. One is 1/2000 of mass, and one is 1/2000 of volume, and then they try to balance each other off. And in that process, they move and they interact. The truth about the strength of the electron is not what is written in the books of science. That is why the electron moves so rapidly, but it keeps distance from the proton. Because one has the potential difference, one has the current flow. If I could write the book of physics and electronics, there'll be none of these rubbish which is on the net. But because you made system and it works in matter state, it does not work in the real true plasma on the matter structure. Because if plasma of proton was always so strong, it would absorb the electron. But how come is this there? How come it exists? How come it moves so fast? How come it works in the bandwidth? Well, how come it gravitational magnetically positions itself in 360 degree, knows where the next point is? Well, I'm going to catch the next one. Rick, are we within our time? We're nearly finished. Yes. Well, we've got another 10 minutes if you go all the way to the hour. I have to attend a very important meeting for the foundation today. We have to close it early. Please try to understand that we haven't changed the teaching. Now we have showed you the tools. Now we take you to the understanding of the, what was actual, the what we had to teach 3 years ago, which is the introduction of the man into operation of his soul, through the operation of his physicality. But we had to see the powers, we had to see the movement, we had to see the existence, that we build trust in ourselves, and then what we do to ourselves is correct. The matter time took a long time, but I hope through the operation of what you understood in matter time, you can reach your own soul, that you can open the door of the universe to yourself and to humanity. You have to understand, please try to understand, we are not here to teach. And I go back to what has been achieved in Italy, because this is the opening of acceptance of the medical application by a government.
it means they have seen effort, but now the Italian scientists have to write the formulas, how the patches and the pens work and how the water helps the sick. This is a hard work. I thank people from especially Giovanni, Sabrina, all the Italian team, Dr. Klaus, who went so much to try to get these patches delivered. A few months ago at the disaster point, the French team, the Dutch and the Germans who delivered these boxes. And now you have seen the whole of Europe can benefit by it. You have become a Red Cross in supporting without actually doing what was not needed, but doing the right thing which was needed. And that was to show the technology works. In the coming time, we'll teach more, now that we have gone into the real teaching of the understanding of the operation. I try to teach you how to manifest things through operation of your soul in the coming time. But this needs understanding, this needs conversion. As I said, when we changed from the gas core reactors to GANs, there was a lot of hullabaloo. We spent so much time building these cores for gas with the motors, big blocks. Now he puts a ping pong ball and does the same thing better. What is wrong with him? That's the only way I could take you. Now, I take you to the love of the creation. And I hope you enjoyed the trip. Thank you very much for today. See you next week. Very good. Thank you, Mr. Keshe. Okay, let me just put the intro. Na tym zakończyła się prezentacja 153 warsztatu. I teraz ewentualnie możemy przejść do panelu pytań, prezentacji i odpowiedzi. Także jeżeli macie coś do zaprezentowania, jesteście na liście widzów, proszę was o podniesienie ręki, wtedy przeniesiemy was na panel. Jeżeli jesteście na liście panelistów, proszę o otwarcie mikrofonów i zadawanie pytań. Także zapraszamy. Czy może mnie słychać? Tak. Ja mam pytanie odnośnie czakr, o których mówił pan Keshe. Mówił, że uczyliśmy się o czakrach i że one tam były błędnie numerowane i że właściwie tylko jedna czakra jest bardzo ważna. I mam pytanie, czy może była jakaś sugestia albo wymienione było, która to jest czakra? On po pierwsze nie mówił, że one były źle numerowane, tylko że podobno te osoby, które znają się na tym, ja się na tym nie znam, patrzyły na to z odwrotnej strony, w jakiś tam sposób, tego nie wiem. Natomiast tu nie chodziło o żadne numerowanie. Nie nazwał oczywiście tego punktu, ponieważ ja myślę, że wy już potraficie go nazwać w gruncie rzeczy. I nie podał tutaj żadnej konkretnej nazwy. Natomiast chodziło tutaj o liczenia w ogóle. W ramach doprecyzowania, bo pamiętam akurat ten fragment, chodziło o to, że pierwsze trzy dolne czakry, tak jakby, którymi tam się zajmuje bardzo dużo osób, odnoszą się do fizyczności i tak na dobrą sprawę nie mają żadnego znaczenia z punktu tej wiedzy naszej plazmatycznej, więc no tyle, co mogę dodać na obecną chwilę. No nie ma jeszcze dostępnego tak jakby tego warsztatu na YouTube, więc nie możemy tak jakby tego odtworzyć, nie możemy zrobić transkrypcji, no i jesteśmy trochę wstrzymani z tłumaczeniem, także prosimy o cierpliwość. Dobrze, dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze ewentualnie jakieś pytania? Jeżeli nie macie możliwości użycia mikrofonu, to istnieje też opcja czatu, ewentualnie formularz pytania i odpowiedzi. Także zapraszamy do korzystania z tych opcji. Tam ktoś chyba, Marcin, jeszcze rękę chyba podnosi. Nie wiem, czy to po prostu u mnie tak przycięło się na screenie, czy... Nie, na razie ja nic nie widzę u siebie. Aha, dobra, dobra. Tutaj jeszcze w ramach do powiedzenia do tematu tych beatsów, o których dzisiaj była mowa, Alex Beats tak zwanych, warto by się było wybrać na stronę fundacji, jeżeli moglibyście, bo ja w tym momencie tutaj stream robię i nie za bardzo w tym momencie mogę, jeżeli ktoś z was mógłby wejść na kanał YouTube fundacji, namierzylibyśmy te warsztaty, w których to się generalnie tam omawia, także jakby ktoś mógł podzielić z tym ekran, to bardzo bym prosił. No, tylko mówcie mi, gdzie to jest. Super, wejdź w playlisty. Znajdź, o, publiczne warsztaty, w prawo jeszcze jedno. Tak, tak, to. I tutaj jest taka sesja gdzieś tam koło 15 lipca bodajże 2015 roku, to jest 68 warsztat. Tam jest kilka warsztatów, tak jakby podzielonych na... Jeden warsztat podzielony na kilka segmentów i tam jest generalnie opisywana cała ta struktura. O tutaj, 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 jeszcze niżej kawałek. 2 lipca, przepraszam. Już byłaś, Marzenka, trochę wyżej. 68, poczekaj, ja ci to zaznaczę. Jeszcze niżej, dwa niżej. Stąd się mniej więcej zaczyna ten cały panel, to jest 6 filmów, czyli mamy 2 lipca, 3 lipca i 6 lipca jest jakby dopełnienie tych warsztatów. Podejrzewam, że tutaj znajdziemy sporo wiedzy dotyczącej tego zagadnienia i jeszcze wielu, wielu innych. Także zapraszam serdecznie do przeanalizowania tego dla osób, które znają język angielski. Przede wszystkim. Natomiast jeżeli nie ma w tym momencie jeszcze pytań żadnych, czy już seria pytań się powiedzmy wyczerpała na dzisiaj, to jeszcze raz ponawiam apel o wspomożenie nas przy tłumaczeniach, przy robieniu napisów, korekt i innych rzeczy, żebyśmy mogli tą wiedzę tak jakby szybciej przekazywać dla naszej społeczności. Dziękuję, Marzynko. Proszę, proszę. Czy są jeszcze jakieś pytania, czy kończymy na dzisiaj, bo... No na obecną chwilę chyba nie ma chętnych, także powolutku będziemy zamykać. Tutaj jeszcze chciałbym dodać w ramach informacji, że od dzisiaj zaczęliśmy, w zasadzie od zeszłego tygodnia Paweł zaczął, że tak powiem, udostępniać warsztaty na kanale Facebook, na KFSSI Polska i dzisiaj przeprowadzałem pierwszą transmisję na żywo tego warsztatu na YouTube, na kanale Cash Group Poland. Za każdym razem, kiedy będzie nasz publiczny warsztat, będziemy właśnie próbowali ten streaming przeprowadzać albo na jednym z tych dwóch powyższych kanałów. Za każdym razem odnośnik znajdzie się na pewno na KFSSI Polska.
później ewentualnie, jeżeli będziemy mieli możliwość, to będziemy go przekazywać dalej. To tyle w ramach ogłoszeń. Jeszcze raz zapytam się, czy są jakieś pytania. Jeżeli nie ma, to powolutku będziemy zamykać dzisiejszy warsztat. Dobrze, skoro nie ma pytań, to serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność, za uczestnictwo w tłumaczeniach, w pracy ze wszystkim osobom prezentującym na dzisiejszym spotkaniu. Serdecznie dziękujemy za wysiłek włożony właśnie w to spotkanie, w prezentację i do zobaczenia za tydzień na 63. publicznym warsztacie poszukiwaczy wiedzy w języku polskim. Do zobaczenia.